Z dźwiękiem pierwszego dzwonka kończy się czas błogiego odpoczynku i pięknych, słonecznych chwil sezonu wakacyjnego. Oficjalny powrót do szkoleń rzeczywistości zwiastowało powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018, które odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana Barzyńskiego w Ostrudzie. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół z powiatu ostrudzkiego, nauczyciele, nasi samorządowcy, i oczywiście uczniowie szkół i ich rodzice. Tradycyjnie odczytano list warmińsko-mazurskiego kuratura oświaty oraz pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Motywacyjne słowa, przeznaczone zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, wywołały nie jeden uśmiech. Cytując wybitnego Korczaka: Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko trochę obchodziło. A żeby go coś naprawdę zajmowało. Mamy nadzieję, że tegoroczny rok szkolny minie wszystkim aktywnie, energicznie i w miarę bezstresowo. W kadrze pedagogicznej życzymy wiele cierpliwości i pogodnego nastawienia, a uczniom wytrwałości, dążenia do wyznaczonych celów i wielu sukcesów w ciągu roku szkolnego.